Dzień dobry, tu ja mówię. Straszliwie się dzisiaj poświęcam dla Państwa, żebyście mieli ładny widoczek na krzaki starej, bo jestem w kondycji fizycznej, nawet psychofizycznej, dalekiej od tego, aby siedzieć w samym słońcu, ale czego się nie robi dla polsko-chatowiczów albo polskich chatowiczów. Proszę Państwa, z drugiej strony mam też całkiem niezły nastrój, całkiem niezłe psychiczne nastawienie, usposobienie, bo jedno jest pewne. Mamy absolutną porażkę Tuska, jeżeli chodzi o frekwencję. To musiałby się wydarzyć, nie wiem, nawet nie jeden, ale kilka cudów, żeby tutaj się cokolwiek w tej materii zmieniło. Frekwencja jest fatalna i to jest zasługa od początku do końca trolującego Donalda Tuska, bo tak to trzeba nazwać, te wpisy jego na portalu X. Proszę Państwa, to jest poziom soku z buraka. To wstyd, że premier 38-milionowego kraju zachowuje się jak pospolity troll, no ale to nie jest żadna inwektywa, to jest, proszę Państwa, stwierdzenie faktu. No, ktoś mu tą strategię doradził albo sam sobie wymyślił. Wydaje mi się, że on już żyje teraz w takim przekonaniu genialności i nieomylności, że od początku do końca sam za tym stoi i tym samym będzie to jego autorska porażka. Jeśli chodzi o frekwencję, Tuska nie uratuje nic i to, co miało mobilizować, bo przecież takie było jego założenie, to już było widać na tym marszu 4 czerwca, gdzie przemawiał Bolek jako bohater silnych razem, to już było widać, że to, co robi Tusk, jest przeciwskuteczne. No i aż dziwne, proszę Państwa, no bo co by o nim nie mówić, a trzeba mówić rzeczy najgorsze, no to nie jest polityk z pierwszej łapanki, no to jest cwaniak, cynik, jak się upieram człowiek o skłonnościach do końca normalnych, psychofizo, socjo, a jednak no, niczym ta małpa. Wiecie Państwo, jak się poluje na małpy? Wkłada się banana do słoika i a małpa wkłada rękę. No, jest taka chytra, że nie chce wypuścić banana i tym samym wpada w pułapkę. No to jak tu załapał tego banana z wyborów parlamentarnych, a przypominam, że on ich też nie wygrał, tak mu się wydaje, że to, co robi, będzie dalej skuteczniej i będzie funkcjonowało. No, jak widać, Polacy są znudzeni tą taktyką archiwalną z 2005 do 2015 roku, gdzie wystarczyło prowokować, pokazywać Kaczyńskiego, przedstawiać w TVN-ie jakieś jego wypowiedzi, i na tym praktycznie czy pokazywać obrońców krzyża Smoleńskiego, znaczy tych udawaczy obrońców, jak Hada czy inna Joanna od krzyża, czyli tych prowokatorów, którzy rzeczywiście zachowywali się jak psychiczni ludzie, no i na tej podstawie budować obraz całego elektoratu, i to działało. Ale teraz, proszę Państwa, już to nie działa, a Tusk no, z oślim uporem wali tym łbem rudym w ścianę, ale jak widać, to nie ściana pęka, ale jego pusty Sagan. No i to jedno jest, proszę Państwa, pewne. Porażka Tuska frekwencyjna jest pewna. No to teraz zabawmy się w jakąś małą prognozę, chociaż, proszę Państwa, bardzo proszę, żeby do tego podchodzić z dystansem, bo niestety ta prognoza będzie oparta na logice. Mówię niestety, Szanowni Państwo, bo często jest tak, że logika logiką, rozumowanie rozumowaniem, a emocje emocjami. Patrząc na wyniki w poszczególnych regionach, to ja nie widzę tutaj jakiegoś większego zawirowania w relacji do wyborów samorządowych. No mniej więcej tak samo się to rozkłada. No oczywiście są panikujący wyborcy, którzy mówią, że na skrzydle wschodnim jest nieciekawa frekwencja. No ale nieciekawa frekwencja jest, najbardziej nieciekawa frekwencja jest akurat na skrzydle zachodnim w Opolu, czy nawet w Poznaniu, co mnie szczerze mówiąc dziwi. Bo tam w Opolu zdaje się, że zawsze była taka bieda frekwencyjna. Także to się mniej więcej wyrównuje. No, jest słaba frekwencja w Świętokrzyskim, ale mniej więcej taka sama jak w Poznańskim. Jest nie najlepsza frekwencja w Lubuskiem, czyli w siedzibie silnych razem i lewicy, ale
bardzo podobna w lubelskim, czyli to się mniej więcej, proszę Państwa, wyrównuje. Czy to jest dobra, czy zła wiadomość? No tutaj włącza mi się logika i racjonalność. No, jeśli biorąc pod uwagę, że proporcje są zachowane mniej więcej, bo wiadomo, które obszary Polski są zdominowane przez jakich wyborców, no to drogą właśnie logicznego rozumowania wychodzi na to, że te wyniki samorządowe z wyboru powinny być niemal identyczne w tym przypadku wyborów europejskich. No bo co tutaj tak właściwie się zmieniło? Oprócz frekwencji, czyli jakby proporcjonalnego obcięcia elektoratów, a trzeba powiedzieć, że PiS ma ten elektorat żelazny największy, to tutaj się praktycznie żaden parametr nie zmienia. No, na przestrzeni kilku miesięcy cóż się mogło takiego wydarzyć? No, wiem, że są rozmaitego rodzaju analitycy, którzy mówią, że Fundusz Solidarności, tamto Red is Bad, to były gończe żery. No, ale jeśli tak, proszę Państwa, no to chciałbym się zapytać, a co z tymi bulwersującymi sprawami związanymi z tragiczną śmiercią Mateusza Sitka, żołnierza, który zginął przez głupotę, cynizm polityków i celebrytów, a ten bandzior i ta jego wystrugana dzida to było tylko narzędzie. No i oczywiście to, co jest związane z zakuwaniem żołnierzy polskich, traktowaniu jakich bandytów, dlatego że ośmielili się dać odpór prawdziwym bandytom, przepraszam, nasyłanych z tamtej wschodniej strony. To w najlepszym wypadku się, proszę Państwa, równoważa. Wydaje mi się, że nawet całkowicie przyćmiło te kwestie związane z Solidarną Polską i Funduszem Sprawiedliwości i kwestie z tym jakimiś innymi. No, dla mnie to są naprawdę ciągle pseudoafery. Proszę Państwa, chociaż cały czas podkreślam, że to kolesiostwo, to szwagrostwo PiS zabiło. Między innymi to nie jest rzecz godna pochwały, to nie jest rzecz, którą należy usprawiedliwać i relatywizować, no ale znajmy też proporcje, proszę Państwa. No, powiem przywrotnie, oby do końca świata i jeden dzień dłużej. W Polsce były tylko takie afery, że tam gdzieś 200 czy 300 milionów poszło do szwagrów, a nie takie, jakie mieliśmy, czyli na przykład sprzedanie TPS-a państwowej firmie francuskiej w ramach prywatyzacji, czy zarżnięcie polskich stoczni. Nie sądzę, proszę Państwa, aby elektorat PiS, zresztą tak jak samo żelazny elektorat Platformy, jak i żelazny elektorat PiS, zdradził się tym, co w ostatnim czasie tymi atakami, nawet tą dziwną postawą Obajtka i tak dalej. Natomiast ten ostatni tydzień bardzo wyraźnie wskazał, że te dwie sprawy związane z granicą na Białorusi, no, poruszyły Polaków i to mocno. To poruszyły do tego stopnia, że nawet sprzyjające Tuskowi media nie bardzo wiedziały, jak tą minę rozbroić, i to się nie udało. Te sprzeczne komunikaty wysyłano, ta próba rozpaczliwa zrobienia z Janeczka, Tomasza Janeczka, powołanego przez Ziobro prokuratora, któremu odebrano kompetencje za czasów Bodnara, to była farsa. To kupili nawet nie wszyscy silni razem, tylko ci najtwardsi z silnych razem. No więc podsumowując, proszę Państwa, tak na zdrowy rozum i na logikę, no, ten wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego powinien być zbliżony do wyniku wyborów samorządowych, bo ja tu nie widzę jakichś większych parametrów, jakichś większych różnic, które miałyby przewrócić do góry nogami to, co się działo w wyborach samorządowych. Natomiast istnieją dwa kierunki przepływu, które są dla mnie tajemnicą. Wydaje mi się, że część elektoratu PiS-u mogła odpłynąć do Konfederacji, szczególnie w tych wyborach europejskich, no z uwagi na to, że no PiS jednak tak łagodnie rzecz mówiąc, ambiwalentnie się zachowywał, jeśli chodzi o ten Zielony Ład. No i tutaj też mogła mieć wpływ ta sprawa z tymi wszystkimi historiami szwagrowymi. Przepraszam, ale coś mnie uwaliło, za przeproszeniem. Jakieś bydle latające. No nic. I to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że beneficjentem tych wyborów może być Konfederacja.
No i druga rzecz, to Tuskowi mogła się udać operacja topienia Kosiniaka-Kamysza i Hołowni, i tu może nastąpić przepływ elektoratu z trzeciej drogi do PO. I to są dwie zagadki. To są dwie zagadki, które to właśnie ten, jeśli już szukać jakichś czynników, jakichś parametrów, to właśnie tych dwóch, które by mogły odwrócić wynik wyborczy z wyborów samorządowych. Ale wydaje mi się, proszę Państwa, że jeszcze raz podkreślę, proszę bardzo ostrożnie do tego podchodzić, że jakiejś wielkiej rewolucji tu nie będzie. No, na moje oko i logikę mijanka jest mało podobna. Buchmacherzy do końca utrzymywali pozycję. No jest dwukrotna różnica, jeżeli chodzi o obstawianie zwycięzcy pomiędzy PiS i PO. Także te podmioty się rzadko mylą, bo to oczywiście są i ich pieniądze, i ludzkie pieniądze, więc oni się nie bawią w jakieś symulowane, fałszowane sondaże, bo byliby samobójcami. No ale pożyjemy, zobaczymy. Na pewno wiemy już jedno. Tusk zebrał i to straszliwe baty, jeżeli chodzi o politykę frekwencyjną, i to jest absolutnie tylko i wyłącznie jego autorska porażka. Jakieś coś mi burczy tutaj teraz. No jak ja mam się skupić? Chłopie, znowu mi tutaj popierdujesz tym zasranym kładzikiem. Jezu, jaka to jest patologia. Ja przepraszam Państwa na emocje, ale nie macie pojęcia, co tu się dzieje. No te barany jeżdżą tutaj po 70, po 80 km na godzinę po tej szutrowej drodze. No to jest siwo po prostu. No głupsze to od Tuska, Jezu. Przepraszam za dygresję. Ale musiałem. Bóg mi świadkiem, że to nie jest takie łatwe z tymi baranami wytrzymać. Proszę Państwa, powracając jednocześnie, podsumowując, nie spodziewam się rewolucji, no ale ponieważ mamy do czynienia z ludzką materią, z ludzkimi emocjami, to co ja sobie tutaj pitolę, może być brutalnie zweryfikowane wieczorem, ale jeszcze mogę dodać to, o czym mówiłem wczoraj. Raczej będzie dobrze i raczej jestem tutaj optymistą. No, musiałoby się naprawdę nałożyć mnóstwo katastrofalnych czynników, aby doszło do mijanki, aby Tusk tutaj przynajmniej w tym obszarze zatriumfował. A to, że dał ciała na po całości z frekwencją, no, którą budował w taki sposób, że ją zaniżył zamiast podnieść, bo wydawało mu się, że wystarczy podesłać taką najpodlejszej jakości paszę dla silnych razem i to zmobilizuje, spolaryzuje scenę i tak dalej, ble, ble, ble. No nie, Polacy mają dość, a jeszcze do tego jest pogoda grillowa, mają dość tego pitolenia polityków, którego się po prostu nie da znieść. No ileż razy można słuchać to samo. Te kretyńskie próby wciśnięcia Kaczyńskiego i PiS-u w ręce Putina, to też był totalny absurd i też pomysł Tuska. Dobrze, proszę Państwa. Właśnie, dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Spotkamy się jutro, to podsumujemy to, co mówiłem dzisiaj i to, co się wydarzyło, no ale w każdym razie trzymam kciuki i oczywiście wybieram się na wybory, aby było dobrze. I Państwu radzę to samo. Szanowni Państwo, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Podstawowy wniosek i fakt jest taki jednocześnie, że Tusk przegrał z frekwencją. Absolutnie przegrał. Jest to jego prawdziwa katastrofa, nawet nie porażka, tylko taki eurowpier ten tego. Czy będzie druga porażka i w jakiej skali, to głowy za to nie dam, ale wierzę, że tak się stanie i mocno trzymam za to kciuki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przepraszam, przepraszam. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Jest ten taki niepokojący komunikat ze strony ludzi analizujących to, co się do tej pory wydarzyło, że mamy przewagę w głosach wieś-miasto. Proszę Państwa, no, jak sobie zerkniecie na wybory do Parlamentu Europejskiego, to zawsze tak było. W 2019 roku frekwencja na wsi była mniej więcej to tyle samo mniejsza, tam w granicach 2-3% niż w miastach. No i też pamiętajcie Państwo, że to są niuanse, bo patrzymy na te wykresy, na te słupki i pierwsze skojarzenie to jest oczywiście
obudzenie emocji. O Jezu, to kurczę, to niedobrze, bo wieś słabą, to wiadomo, wieś tam na PiS głosuje, to będzie źle. No to tak nie funkcjonuje, proszę Państwa. 5 lat temu, w 2019 roku, kiedy odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego, jak wiemy, PiS osiągnął rekordowy wynik, a na wsi było mniej głosujących niż w mieście. No to jest dosyć dziwne, no bo tutaj co by nie mówić, no to akurat wieś, przepraszam, w tych dopłatach bezpośrednich jest beneficjentem i to raz, a dwa, no że przecież mieliśmy protesty rolników związane z Zielonym Ładem, no jeśli rolnicy coś chcą naprawdę zmienić, no to powinni się wybrać na te wybory i głosować na tych, którzy tego Zielonego Ładu nie chcą, przynajmniej tak, znów, że odwołam się naiwnie do logiki, tak logika podpowiada. No. Dlaczego tak się dzieje? Mam wrażenie, że na wsi jest takie przekonanie, że ta Unia Europejska i te wybory europejskie i tak niewiele dadzą, bo tam rządzą ci biurokraci i ta największa partia ludowa, socjalistyczna, ale to też jest błędne myślenie, proszę Państwa, bo w tej chwili jest szansa na to, żeby się zmienił układ sił. No co prawda te sondaże europejskie pokazują, że na pewno będzie silniejsza opcja prawicowa i jeszcze do tego taka radykalna opcja prawicowa wejdzie do parlamentu, no ale to ciągle będzie chyba trochę za mało, żeby mieć większość, a tym samym odwrócić to wszystkie, te wszystkie absurdy, te wszystkie idiotyzmy, które z tamtej strony płyną. No ale pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie tym parametrem miasto wieś, bo któraś z użytkowniczek portalu Twitter, no teraz X, zwróciła mi na to uwagę, tym się nie ma co przejmować, no bo to, proszę Państwa, nie jest wskaźnik tego, kto te wybory wygra, bo gdyby to było takie proste przełożenie, no to PiS w 2019 nie uzyskałby rekordowego wyniku, tylko by wybory przegrał, a jak wiemy, było dokładnie odwrotnie. Także z tymi wszystkimi analizami matematycznymi to trzeba naprawdę poczekać. Tak jak nie ma się co podniecać tam, że w Świętokrzyskim jest niższa frekwencja, no bo niższa jest też w Poznaniu, tak nie ma się co podniecać tym, że wieś głosuje słabiej niż miasto, bo po prostu zawsze tak było w tych wyborach europejskich. Teraz już naprawdę dziękuję Państwu za uwagę.